Witajcie moi drodzy na kanale Emilia Raczyńska Art. Dzisiaj jest to ponowna próba malarstwa pouringowego, czy też puringowego, różnie to ludzie nazywają, ten typ malarstwa. Jest to ponowna próba, chyba piąta. Dzisiaj będę używała takich skrawków firanki do rozciągania farby po płótnie. Więc nie ma na co czekać, ja zaczynam działać, a Wy proszę obserwujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jeśli taki kanał, takie treści Wam się odpowiadają, więc miłego oglądania życzę. Farby mam przygotowane według tego, co robiłam już w ostatnim odcinku, czyli przygotowałam sobie medium na zasadzie, że 60% floetrolu plus 40% wody i dodawałam tego medium, moi drodzy, trzy części do jednej części farby. Tak mniej więcej taka proporcja. Więc tak, zaczynam najpierw od białego podkładu. Musiałam dorobić więcej farby białej, bo mi nie starczyło niestety. Miejmy nadzieję, że teraz wystarczy. Bardzo fajne pojemniczki mi się udało ostatnio kupić, z czego jestem bardzo zadowolona, bo mogę sobie zrobić wcześniej farby, przygotować i mogę je przechowywać w tych pojemniczkach zamkniętych. Dobrze, teraz rozprowadzam tą farbę. Chodzi tylko o to, żeby cały nasz blade ram był po prostu pokryty tą farbą białą. Można jeszcze spróbować uzupełnić o te jakby miejsca, gdzie nie dotarła jeszcze farba. Ale ona jest w doskonałej konsystencji moim zdaniem. Jest idealna, bo się fajnie też rozprowadza, a jednocześnie nie spływa bardzo takim mocnym strumieniem, tak? Także jest moim zdaniem idealna. Dobrze, myślę, że jest fajnie przygotowany już. Zawsze jest tak, że troszkę szkoda jest naszej, że tak powiem, farby na zbyt wielkie, że tak powiem, spływanie po bokach, dlatego myślę, że każdy, kto jest oszczędniejszy, no myśli o tym, żeby się wszystko udało, a jednocześnie nie zmarnować zbyt dużej ilości farby na wyrzucenie, bo to, co spłynie, to po prostu jest do wyrzucenia. Ja trochę tutaj posprzątam i za chwilkę się zobaczymy znowu. Dobrze, moim dzisiejszym zamiarem jest namalowanie kwiatów. Będą to kwiatki, moi drodzy, takie dość drobne, które potem będę rozciągała przez właśnie te oto firaneczki, kawałeczki firanek. Robię to pierwszy raz, więc zobaczymy, jak to mi wyjdzie. No i na tę chwilę to tyle. Zaraz zacznę rozciąganie.
Przypomina mi to, moi drodzy, motyle skrzydła, choć miały być to kwiaty. Także dość ciekawie to wyszło, bo te oczka, które się pojawiły, te komórki, naprawdę przypominają motyla, pawie oczko, powiedzmy. Coś takiego na przykład w tym miejscu przybliżę Wam. No to jest wręcz pawie oczko. Oczywiście no, w kolorach czerwony i czarny, ale tutaj mamy kolor różowy i niebieski. Chyba się ze mną zgodzicie, prawda? No. Także można powiedzieć, że inspiracją dla mnie był haber, bo to tak zresztą podobnie wyszły te kwiatki, jak kwiaty habru właśnie. Prawda? Chyba się ze mną zgodzicie. Dobrze, moi drodzy, mnie wzywają obowiązki domowe, kuchenne, więc muszę na chwilkę przerwać nagrywanie. Tak wygląda ukończona praca. Wyszły przepiękne komórki, które, tak jak już wspominałam, trochę przypominają mi skrzydła motyla. Także dość fajny, ciekawy efekt udało mi się osiągnąć. Powiedzcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, czy Wam się podoba, czy nie. Jestem ciekawa Waszych opinii. A już się z Wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!